Witajcie. Jest już zumba, taniec, śpiew. Nadszedł czas na nową pielęgnacyjno-makijażową serię, którą będę miała przyjemność poprowadzić. Nazywam się Magda Foss, jestem kosmetologiem, zajmuję się również wizażem i charakteryzacją. Dzisiaj zaczniemy sobie od tematu najczęściej powtarzanych błędów w pielęgnacji. Czasem nawet mały, pozornie nieistotny błąd, powtarzany dzień w dzień, może doprowadzić do większych problemów, takich jak przesuszenie skóry, jej uwrażliwienie, czy nawet szybsze pojawianie się zmarszczek. Postarajmy się wyeliminować te codzienne małe błędy, a skóra odwdzięczy nam się pięknym wyglądem. Pierwszy błąd, bardzo często powtarzany, dotyczy źle dobranych kosmetyków. Niekoniecznie produkt polecany przez Twoją ulubioną Instagramerkę będzie dobry również dla Ciebie. Każda skóra jest inna, każda ma inne potrzeby, a kosmetyki muszą spełniać i odpowiadać na potrzeby Twojej skóry. Dobranie idealnych kosmetyków nie jest łatwą sprawą. Na szczęście jest wiele osób, które może Ci w tym pomóc. Zapytaj swojego kosmetologa, kosmetyczki o produkty, które będą odpowiadały Twojej skórze. Kolejny błąd. Niedokładnie domyty demakijaż. Przed pójściem spać jedynie niedbale przecierasz twarz wacikiem nasączonym płynem micelarnym. I już? To duży błąd. Niedomyty makijaż, resztki tuszu, resztki podkładu, to wszystko cały czas jest na naszej skórze. Odcina dopływ powietrza do skóry, tworzy pożywkę dla bakterii, jednocześnie zapycha ujścia gruczołów. No i tworzą się wypryski, zaskórniki, skóra staje się coraz bardziej wrażliwa. Ekstremalną formą tego błędu jest spanie w makijażu. Jak bardzo jest to złe? Myślę, że sami możecie sobie dopowiedzieć. Często spotykam się z tym, że wraz z wiekiem skóra staje się coraz bardziej wrażliwa. Wpływają na to oczywiście różne czynniki, ale jednym z nich jest właśnie pielęgnacja. Takie oczyszczanie twarzy, demakijaż. Używasz tych produktów każdego dnia. Zadbaj więc o to, żeby były one dobrej jakości, żeby te środki myjące nie były agresywne dla skóry, nie zawierały SLS-ów. Na przykład forma pianki 129 Cotton Foam Cleanser, bardzo delikatna, bez SLS-ów, może być używana każdego dnia i nie podrażnia naszej skóry. Druga sprawa. Co z tego, że używamy dobrej jakości produktu, delikatnego, skoro używając go, trzemy wacikami skórę, rozciągając ją we wszystkie strony. Podobnie z ręcznikiem. Bierzemy i trzemy skórę, co bardzo, bardzo źle na nią wpływa. Delikatnie. Traktujmy swoją skórę łagodnie. Waciki lub ręcznik raczej przykładamy do skóry, dociskamy, niż agresywnie trzemy. Nasza skóra naturalnie ma lekko kwaśny pH. Jest około 5,5. Używając w większości kosmetyku do mycia twarzy, takich jak żele, pianki czy mydła, drastycznie podwyższamy poziom pH. Zmienia się środowisko na naszej skórze, co ma wpływ na obecną tam naturalnie występującą mikroflorę. To z kolei przekłada się na jej funkcje ochronne. I wzrasta namnażanie tych niechcianych, szkodliwych dla skóry bakterii. Tonik służy do przywrócenia prawidłowego pH skóry i powinno się go używać po każdym myciu twarzy. Bardzo często powtarzany błąd. Płyny micelarne od jakiegoś czasu cieszą się bardzo dużą popularnością. Nie można jednak zapominać, że są to preparaty do mycia, środki myjące. Zawierają one w swoim składzie micele, które przechwytują do swojego wnętrza zanieczyszczenia ze skóry. Zarówno te micele, jak i zanieczyszczenia w
w nich zamknięte, należy zmyć z twarzy wodą. Myślę, że ten błąd może wynikać z tego, że sama forma aplikacji płynu micelarnego przypomina nam nieco tonik, którego przecież nie zmywamy ze skóry. Ale płyn micelarny to nie tonik, należy go zmywać. Często posiadaczki skóry przetłuszczającej się stawiają w pielęgnacji na produkty wysuszające, mocno matujące podkłady bądź dużą ilość pudru. Czasem skóra rekompensuje to jeszcze mocniej wydzielającym się sebum. Nie możemy zapominać o tym, że skóra przetłuszczająca się również potrzebuje nawilżenia. Stawia jednak na te produkty lekkie, szybko wchłaniające się. Bardzo trudny do oduczenia błąd. Sama się z nim zmagam. Podpieranie twarzy na rękach, skubanie skórek, pocieranie twarzy. Ręce niestety nie zawsze są czyste. Dotykamy nimi klamek, telefonów, pieniędzy, kluczy, a następnie te wszystkie zanieczyszczenia przenosimy na naszą skórę. Warto w tym punkcie również wspomnieć o tym, jakie inne rzeczy przykładamy właśnie do twarzy. Telefon komórkowy, taka chyba najbardziej popularna rzecz. Regularnie możemy go dezynfekować bądź używać zestawów słuchawkowych. Poduszka. Warto zwrócić szczególną uwagę na częste wymienianie poszewek. Oraz jeden z takich najczęstszych, pędzle do makijażu. Niemyte stanowią siedlisko bakterii. To już tyle, jeżeli chodzi o błędy, które według mnie najczęściej są popełniane. Dajcie znać, może paru jeszcze nie wymieniłam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam.